Tak prawdę mówiąc, to każde miasto jest miastem mądrości. Tylko że w mieście mądrości trzeba umieć żyć. A nie spieszyć się do umierania. Żeby nie mieć kłopotów finansowych. Trzeba cię zwracać po środki do tych, którzy nimi dysponują. Gwarantować im pełną stopę zwrotu. Czyli, że jak gdyby żadne środki nie zostaną zużyte nieproduktywnie i że z każdych środków będzie dochód. Nie zostaną zmarnotrawione, nie zostaną przejedzone, zużyte na żadne przyjemności, tylko że będzie z nich wynikało dobro dla wszystkich. Dla wszystkich. No i może powiedziałbym nawet, że z wyjątkiem inicjatora, wnioskodawcy. Z wyjątkiem tego, kto jak gdyby uruchamia całą akcję. Chodzi o to, żeby nie spożywać z tego, co się wytworzyło, tylko spożywać z tego, co się otrzymało. Nie zjadać własnych owoców, tylko swoje jedzenie nabywać. Krótko mówiąc, całą swoją pensję inwestować, a żywić się tylko tym, co się ewentualnie otrzyma w darze. Chociaż pokusa jest wielka, głód i pragnienie są wielkie, dlatego życie jest trudne.